ostatnie pytanie. Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe oraz fundacje dużo robią na rzecz miasta. Jakim sposobem można je jeszcze wesprzeć, dając szansę rozwoju? Jak stworzyć dobrą współpracę, która przede wszystkim będzie miała na celu dobro mieszkańców i walkę z dysfunkcjami i defaworyzacją? W kilku organizacjach pozarządowych jestem ja, a w kilku jest moja córka, którą też tutaj widzę na sali. Też borykamy się z tym, jak w tych organizacjach działać i jak zdobywać fundusze na działalność. Mamy naprawdę w Cieszynie bogactwo tych wszystkich organizacji. Widzę tutaj pana, który 2 dni temu był u mnie na konsultacjach. Był niezadowolony z tego, jak miasto zadbało o długoletnie stowarzyszenie fotografików tutaj w Cieszynie. Myślę, że mamy już w tej chwili, chwała Bogu, za sobą chyba w całości remont Domu Narodowego. Te organizacje pozarządowe, które w Domu Narodowym miały swoją siedzibę i miały tam miejsce na swoje, powiem tak potocznie, szpargały, wrócą w to miejsce i będą mogły tam się nadal rozwijać. Mam wrażenie, że jednak mimo wszystko brakuje nam miejsc dla tych organizacji, tak żeby one wzajemnie mogły się wspierać i mogły pracować ze sobą. Każdy tak naprawdę ciągnie gdzieś tam w swoją stronę. Udało się w mieście zorganizować już 2. festiwal organizacji pozarządowych. Jest to czas na to, żeby się pokazać, żeby zobaczyć, żeby zareklamować swoją działalność. Także myślę, że to jest bardzo dobra inicjatywa do tego, żeby promować te organizacje. Natomiast myślę, że cały czas jednak miasto powinno myśleć o tym, co możemy im, w jaki sposób możemy im pomóc. Wiele stowarzyszeń, które działa w Cieszynie, organizuje czas zarówno dla seniorów, jak i dla młodzieży i myślę, że te organizacje na pewno zasługują na to, żeby jednak dostały jakieś dotacje większe z Cieszyna niż dostają w tej chwili. Proszę Państwa, za takim podejściem stoi pewna filozofia. Ja myślę, że my tu mamy jasność, że chodzi nam o społeczeństwo obywatelskie. Niewiele lat temu były przeprowadzone badania, robiło to bodajże Stowarzyszenie Delta nad społeczeństwem obywatelskim. To były porównania ilości stowarzyszeń i tak dalej, aktywności lokalnych na tle całej Polski. No więc to Śląsk Cieszyński jest pod tym względem absolutnym wyjątkiem. Takiej liczby stowarzyszeń z taką historią i mówiąc już o strażach pożarnych, kołach gospodyń wiejskich i tak dalej, to w Polsce nie ma nikt. To jest pewna tradycja, którą już od, można powiedzieć, ponad grubo 100 lat. Zresztą ona miała również swoje konsekwencje w odzyskaniu niepodległości i tak dalej. Ludzie tutaj żyją. Więc ja tą filozofię całkowicie podzielam. Problem dotowania tych stowarzyszeń. Jest to rzeczywiście, mamy i budżet obywatelski teraz, ale to jest jakby troszkę inna rzecz. Natomiast stowarzyszenia, no uważam, że powinno zostać stworzone, nie wiem jak to jest, bo nie chcę tutaj przesądzać, pewne forum złożone z przedstawicieli tych stowarzyszeń i tam na tym forum powinny również się dogadywać te struktury. Trzeba to wspierać, trzeba to niewątpliwie wspierać, bo mamy małą aktywność obywatelską, a poza tym tam ludzie realizują swoje pasje, powołania, tam ludzie uczą się obywatelskości, tam młodzież dorasta. Ja zawsze zresztą też byłem zaangażowany w te sprawy, że tak powiem obiema rękoma to popieram. I tutaj miłe słowa pod adresem krytyki politycznej, z którą się mogę nie zgadzać ideologicznie, ale muszę powiedzieć, że wykonuję dużo zresztą publikacji, mam portal, jest otwarty na wszelkie jakby nurty, która robi dobrą robotę. Wiele innych stowarzyszeń robi również znakomitą
pracę. Więc ja myślę, że tutaj wśród nas nie będzie żadnych na ten temat dyskusji wielkich, że trzeba to wspierać. Problem jest jak i w jakiej kwocie. No jest to sprawa, że tak powiem, budżetu, ale to powinno stać w centralnym, że tak punkcie tego, czym zajmuje się samorząd. Tak przynajmniej ja to również traktowałem w Ustroniu. Dziękuję. Szanowni Państwo, najważniejszą zasadą zawsze jest transparentność, przejrzystość, żeby były znane, proste, czytelne zasady i jednakowe traktowanie wszystkich organizacji. To jest zupełny taki fundament. Tym bardziej, że miasto Cieszyn wydaje około 1 miliona złotych na dotowanie różnego rodzaju przedsięwzięć organizacji pozarządowych i wydaje około 1 miliona złotych środków z tak zwanego korkowego, który idzie na działania związane z profilaktyką, z promocją zdrowego stylu życia. Wydaje się, że to są pieniądze dość duże. Ja nie interesowałem się tymi pieniędzmi, jak i one mają wymiar wcześniej, ale kiedy dowiedziałem się, widziałem, że rzeczywiście mamy do czynienia z dużymi pieniędzmi, dlatego transparentność i przejrzystość to są najważniejsze zasady. Myślę, że też uczciwie trzeba powiedzieć, że obowiązuje tu zasada konkursów. Większość środków albo niemalże wszystkie możemy przekazywać na zasadzie ogłoszonego konkursu. Przy tym konkursie powoływane są, otwierane są nabory konkursowe i organizacje pozarządowe mogą zgłaszać swoich przedstawicieli do komisji konkursowych, które będą dokonywać wyboru, której organizacji przyznać jakieś środki, a której nie. Szanowni Państwo, myślę, że potrzebna jest bardzo mocna współpraca z instytucjami kultury. Mamy 6 instytucji kultury i mi bardzo by zależało o tym, żeby instytucje między sobą się nie dublowały i żeby organizacje z instytucjami kultury się nie dublowały, ale muszą ze sobą współpracować. Wydaje się, że na dzień dzisiejszy mamy troszeczkę nadmiar różnego rodzaju imprez, niekoniecznie dużych, że lepiej byłoby czasami te wysiłki nasze uwspólnić i zrobić coś wspólnie większego, wspólnie byśmy się na tym razem budowali. Oddaliśmy do użytku przestrzeń przy ulicy Wałowej wartą około 6 milionów złotych. Jedna z fundacji użytkuje to nieodpłatnie, wykonując kapitalną robotę na rzecz osób niepełnosprawnych. Tam aktywizowane są te osoby. Otwieramy dodatkowy lokal przy ulicy Sejmowej. Myślę, że utrzymamy te spotkania noworoczne, festiwale organizacji pozarządowych. Dla mnie też jest ważna obecność na imprezach tych organizacji, bo w ten sposób staram się wyrazić szacunek państwa, mieszkańców do działalności tych organizacji pozarządowych. Szanowni Państwo, to tak samo jak w przypadku klubów sportowych. Pieniędzy zawsze mało, każdy ciągnie w swoją stronę. No i pytanie faktycznie, czy konkurs grantów jest najlepszy? Może najbardziej transparentny, to na pewno. Ale chodzi o jedno. Największy problem jest chyba z tego, co w swoich latach pracy samorządowej spotkałem się też z trudnościami, jeśli chodzi o papierologię, tak? O kwestie składania, w rozliczania. I przy jednoczesnym braku jakby kontroli realizacji przez miasto, czy faktycznie dane imprezy zostały zrobione i w tej formie, jakie były wnioski, tak. Zresztą to były też wnioski z pewnej kontroli, chyba jeszcze ubiegłej kadencji, że faktycznie miasto hojną ręką dawało, a jednak tej kontroli nad realizacją nie było, taka jak powinna być. Więc proszę Państwa, tak naprawdę sam działam w trzech, w takich organizacjach. No jeśli chodzi o harcerstwo, no to zawsze żeśmy się zdecydowali, że prawie dajemy sobie radę sami, tak? Oczywiście występujemy w konkursach grantów, o pomniejszy, że czasami jeśli chodzi o organizację akcji letniej. No chyba jesteśmy jednym z największych organizatorów takiej akcji, jeśli chodzi o miasto. Więc myślę, że też może jakieś inne współczynniki też w wielkości organizacji, też w sensie ilości tych dzieci, które między innymi też można było wziąć pod uwagę, jeśli chodzi o wielkość dotacji. Dziękuję. Już mogę, tak. No to tak się złożyło, że jestem tutaj chyba najbardziej wytrwałą przy tym stole, jeśli chodzi o organizacje pozarządowe, aktywna teraz, prowadząca w sumie 2 takie punkty, bo i Galeria Szara była oparta o organizację pozarządową i musiała się niestety ze względu na brak wsparcia
nie do końca tylko finansowego, ale uznania za to, że to, co jest ważne, bo jest to kultura współczesna, która jest może dla nie bardzo spektakularnej grupy ludzi, ale przynosi miastu dochody, przyciąga bardzo ciekawych turystów właśnie, turystów kultury symbolicznej, nie spotkała się z poparciem, w związku z czym dzisiaj świetnie się rozwija w Katowicach na ulicy Koszutka. Wszyscy wiedzą chyba na pewno w tej części Polski, że Galeria Szara jest tam, niestety nie tutaj, bardzo żałuję. Krytyka polityczna, jest to świetny moment, chcę powiedzieć, nie pobieramy żadnych świadczeń z miasta, nie dostajemy żadnych pieniędzy, więc nie mieścimy się w tym milionie na pewno, czy około milionie, w żaden sposób. Jesteśmy u prywatnego też właściciela teraz. Chcę powiedzieć, że pomysł jest prosty. Trzeba pozwolić na przykład organizacjom pozarządowym wykonywać więcej zadań, chociażby w sferze edukacyjnej. Do szkół, to jest, proszę wybaczyć, ale to jest naprawdę bardzo zły kierunek. I to jest to miejsce, gdzie możemy, Cieszyn, to miejsce na mniejszą skalę, bo nie jest to całe państwo, chociaż pewno życzylibyśmy sobie, albo księstwa, jak niektórzy, jest to jednak miasto, które może mieszkańców chronić przed dużą polityką. Nie musimy iść zgodnie z duchem Partii i Sprawiedliwości, czyli odrzucać organizacje pozarządowe, wykazywać niechęć wobec nich, ograniczać ich możliwości, tylko właśnie w tym mieście możemy realizować politykę edukacyjną świetnie dzięki organizacjom pozarządowym. Na przykład pozwalając organizacjom realizować zajęcia, których w szkole nie da się wykonać, bo ani czasu, ani środków. Organizacje świetnie to zrobią. Jak również, i tutaj się kłania wyludnienie, które jest przed nami, w 2050 roku w Polsce będzie 8 milionów ludzi, 80 plus i znacznie, 8,5 miliona, 8 milionów będzie ludzi 24-35. To jest poważny problem i na to może odpowiadać każda organizacja pozarządowa.